Witajcie! Jesteśmy członkami studenckiego koła naukowego Logos Activus. W ramach Dnia Pracownika Socjalnego postanowiliśmy przeprowadzić sondę uliczną na temat Waszej wiedzy i opinii o tym, kim jest i co robi pracownik socjalny. Kim jest pracownik socjalny? To jest ktoś, kto pracuje w MOPS-ie. A czym zajmuje się pracownik socjalny? Jeżeli ktoś jest w takiej trudnej sytuacji, nie ma pracy, to pomaga mu, robi wywiad, żeby miał jakieś dofinansowanie, dziecko na przykład miało jakieś obiady w szkole czy coś. Osobą, która pomaga innym? A gdzie możemy spotkać takiego pracownika? W jakichś urzędach, szkołach. A czy uważasz, czy pomoc społeczna według Ciebie jest potrzebna? Myślę, że tak. Dlaczego? Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, niektórzy po prostu mają ciężko i nie każdego stać na coś, więc zawsze taki człowiek, myślę, że będzie chętniej korzystał z takiej pomocy. Pracownik socjalny to osoba, która w swojej pracy poświęca czas innym ludziom. Pracuje w miejskim ośrodku na przykład pomocy społecznej i pomaga rodzinom z problemami finansowymi i innymi tego typu, prawda? A pracownik socjalny zajmuje się takimi sprawami, może nawet bym powiedziała ludzkimi. To znaczy, jeżeli chodzi o ludzi takich może uboższych, którzy potrzebują pomocy takiej bezpośredniej, czyli jest super potrzebny pracownik, uważam. Do wszystkiego, dla człowieka przede wszystkim. Czy wiesz, kim jest pracownik socjalny? Pracownik socjalny, z tego co słyszałem, to jest osoba, która pomaga socjalnie, to znaczy, że pomaga na przykład rodzinom w potrzebie, które na przykład są najuboższe, albo gdy potrzeba zajść się, gdy zachodzi potrzeba interwencji na przykład w rodzinie patologicznej. Pracownik socjalny jest osoba, która pomaga ludziom w trudnych sytuacjach. Gdzie możemy spotkać pracownika socjalnego? W takich placówkach jak MOPS i inne placówki oświaty. Wydaje mi się, że osoba zajmująca się jakimiś problemami ludzi, którzy mają jakieś tam kłopoty ze sprawami, że tak powiem, podstawowymi. Pracownik socjalny jest to osoba, która pomaga społeczeństwu, która jest, można powiedzieć, na każde wezwanie ludzi, którzy mają jakieś problemy, no nie tylko ze sobą, ale ogólnie sytuacja życiowa jest dla nich ciężka. Także pracownik socjalny jest to osoba, która no przede wszystkim pewnie pomaga i też musi być pracownik socjalny bardzo empatyczną osobą, żeby wczuć się w rolę i wczuć się w sytuację danego człowieka. No, osobą potrzebną w społeczeństwie i uważam, że swoje zadania spełnia należycie, bo wprawdzie nie miałam do czynienia z takimi jeszcze osobami z pomocy społecznej, ale z tego co wiem i się orientuję i mam swoje uczennice, które w tym zawodzie pracują i sprawdzają się bardzo dobrze. W zasadzie pytanie można by powiedzieć łatwe i trudne. Na pewno jest osobą. Natomiast jestem osobą, która na co dzień styka się z tą częścią naszego społeczeństwa, która można powiedzieć nie jest średnią statystyczną. Tak? Pracownik socjalny jest tą osobą, która na co dzień styka się z biedą, z wykluczeniem, z marginalizacją, z najogólniej mówiąc szeroko pojętymi patologiami. I z drugiej strony musi być taką osobą, która musi się biedle w tym świecie poruszać. Czyli jest osobą na pewno wyjątkową, nie może być też kimś bardzo przeciętnym. Zawodowo jest zobowiązany do tego, żeby w tych obszarach działać i pomagać tym wszystkim, którzy właśnie tej pomocy potrzebują. Do tego jest powołany. Dlatego często mówi się o pracownikach socjalnych, że nie jest to jego zawód, ale jest to jego misja. A czy pomoc społeczna jest potrzebna? Tak. Ja byłam w takiej sytuacji akurat i mi bardzo pomogli. A dlaczego? Bo jak nie pracowałam, a miałam zasądzone małe alimenty, a byłam przed rozwodem, mąż mi nie chciał dać pieniędzy, to przychodzili do mnie, badali całą sytuację, bardzo im pomogli w sensie niebieskiej karty i po prostu to, że dziecko miało obiady w szkole i jeszcze tam mogłam wybrać, dawali z MOPS-u po prostu 200 zł, po prostu żebym tak miała wiadomo na jedzenie. A jak się kupisz?
Pracownik socjalny kojarzy mi się zazwyczaj bardzo dobrze, bo z doświadczenia może nie osobistego, ale jednak tak ogólnie z życia pracownik socjalny kojarzy mi się z osobą właśnie, tak jak mówiłam, empatyczną, z kimś, kto naprawdę ma dużo do powiedzenia w temacie społeczeństwa, problemów innych ludzi. Też wiadomo, że pracownicy socjalni zajmują się ubóstwem, jeżeli jest taka sytuacja danej osoby, także jednak chyba pozytywnie. Tak, pomoc społeczna jest dosyć potrzebna, jeśli są rodziny, które niestety nie mogą sobie poradzić z obecną sytuacją. Chociaż też to nie powinno przekraczać podstawowych praw do prywatności na przykład. Tak, oczywiście. No jest grupa ludzi, którzy potrzebują tej pomocy, no więc jest potrzebna. A czy według Ciebie pomoc społeczna jest potrzebna? No ja tak uważam. W każdym społeczeństwie są ludzie mniej uprzywilejowani, którzy potrzebują jakiejś formy pomocy. A pracownik socjalny kojarzy Ci się pozytywnie czy negatywnie? Oczywiście, że pozytywnie. Uważam, że tacy ludzie są potrzebni w społeczeństwie i cieszę się, że w naszym kraju funkcjonuje taki zawód. No. Czy według Pani pomoc społeczna jest potrzebna? Bardzo, bardzo pomoc społeczna jest bardzo potrzebna. A bardzo, dlaczego? Dlatego, że po prostu większość ludzi jest po prostu bardzo takich, jak to się nazywa, no, nieporadnych czasami życiowo i z tego względu przede wszystkim. Także wrażliwość na ludzi, przynajmniej ja mam taką, także tylko mi chodzi głównie o ludzi, o zwierzęta tak samo, nie? Bo to jest to samo. To samo serce mają zwierzątka jak i ludzie, także dziękuję. A czy według Pani pomoc społeczna jest potrzebna? No pewno. Nie wszyscy mają takie, zwłaszcza w tych czasach, taką możliwość przebicia się. Może i mają wykształcenie, może i mają swój zawód, ale nie mają takiego gadanego, jak to się mówi powszechnie, żeby się gdzieś tam dostać. Ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Dziękujemy bardzo. Nie bolało. Czy pomoc społeczna jest potrzebna? Ojej. Myślę, że tak, że jest potrzebna, bo zawsze znajdą się osoby, które z różnych przyczyn nie będą miały na tyle własnej siły, żeby zrozumieć to, co ich otacza i samodzielnie się temu przeciwstawiać. Takiemu codziennemu wyzwaniu dla wielu ludzi mogą się okazać to banalne rzeczy, jak nie wiem, posprzątanie mieszkania, tak, czy odpowiednie przygotowanie dzieci na wyjście do szkoły. Większość naszych respondentów zgadza się z tym, iż niesienie pomocy osobom potrzebującym jest ważne i należy wspierać osoby mające problemy oraz trudności w życiu codziennym. Niestety, duża część osób biorących udział w sądzie nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, kim jest pracownik socjalny i co to jest praca socjalna. W Polsce wciąż praca socjalna nie jest doceniana. Mass media często podkreślają wyłącznie braki i deficyty w pomocy społecznej. Skupiają się tylko na pomocowym aspekcie pracy socjalnej, całkowicie pomijając istotę pracy socjalnej, jaką jest wsparcie oraz odnajdywanie i uruchamianie sił tkwiących w społeczeństwie, w środowisku, w nas samych.